Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu Bet Show. Na dziś przygotowaliśmy dla Was rozmowę z Andrzejem Wawrzykiem, a także z Piotrem Żyłą, którego wszyscy doskonale znacie. Piotr Żyła swoją wielką popularność zdobył nie tylko za sprawą wesołych wywiadów, ale też oczywiście wyników sportowych. Zobaczcie, co powiedział nam na 100 dni przed startem na Olimpiadzie w Soczi. Podobno w tym roku po raz pierwszy będą konkursy mieszane. Będziecie startować z dziewczynami. To chciałem spytać, co na to Wasze żony i partnerki? Jak się na to zapatrujecie Wy jako zawodnicy? Ja wiem, no raczej już dziewczyny od dłuższego czasu w sumie jeżdżą na zawody. Czasem mamy właśnie no, na tych samych skoczniach konkursy. W tym roku no, pierwszy raz mają z nami wystartować polskie dziewczyny. No i myślę, że coś tam powalczymy. No, nie wiem na jakim tam poziomie skaczą, bo nie mieliśmy jakiegoś takiego z nimi porównania. One by się raczej musiały porównać do dziewczyn zagranicznych, także nowa konkurencja, która weszła z zeszłego roku. No, w tym roku ponoć mamy właśnie pierwszy raz w takim konkursie wystartować, także no zobaczymy. Ale jesteście generalnie, podoba wam się ten pomysł, że będą konkursy mieszane, czy raczej dla Was to takie udziwnienie trochę? Raczej nie. Znaczy wiadomo, jakbyśmy mieli zawodniczki takie, co wygrywają, to na pewno by się nam podobało, no bo no wiadomo, no, jak się startuje w zawodach, to raczej by się chciało odnosić jak najlepszy wynik. No ale myślę, że już niedługo mamy tu sekcję właśnie w Wiśle, w Zakopanym, dziewczyn, także myślę, że za niedługo już będą odnosić bardzo dobre wyniki. Zaczynacie sezon w Klingenthal, to chyba lepiej dla Ciebie niż te konkursy w Skandynawii, bo Klingenthal chyba Ci leży dosyć dobrze. Tak, tak. No, myślę, że to akurat jest dobrze, że nie w Skandynawii. Tory też się dużo nie zmienią, jak na tych, co trenujemy. W zasadzie są takie same jak w Oberstdorfie, to są te tory lodowe. W zasadzie letnie tory, co jest lód. No i myślę, no nie będzie na pewno tak zimno. A czujecie większą presję w tym sezonie olimpijskim po tym, jak wszystkie nasze drużyny zespołowe, już nawet nie wymieniam i nie chcę męczyć biednych piłkarzy, że tak naprawdę nie mamy teraz sukcesów praktycznie w niczym i tak naprawdę będzie na Was jako skoczkach i na Justynie wielka odpowiedzialność i wszyscy Was będą męczyć i liczyć na ten sukces narodowy. Czujecie jakąś większą presję, czy jesteście jakby od tego się odcinacie? Potraficie to zrobić? Właśnie, wiadomo, no, Wy tak media to tak traktujecie. My jako zawodnicy to raczej staramy się robić swoje i nie myśleć o tym, że w ogóle są jakieś oczekiwania, bo na pewno wiemy, że są. No ale to trzeba po prostu robić swoje, a od tego się starać odciąć, bo wiadomo, jakby się szło na zawody i takim nastawieniem, że muszę te zawody wygrać, no to po prostu no, nie ma szans tych zawodów wygrać, a co dopiero dobry wynik odnieść. Także raczej staramy się podchodzić do zawodów z nastawieniem bojowym i nie myśleć o wyniku. Andrzej Wawrzyk po majowej porażce w Rosji nie wychodzi z sali treningowej. W rozmowie z nami zdradził, jakie ma plany. Panie Andrzeju, wiadomo już, że Pan na pewno nie wróci na ring w tym roku. Czy jest znana jakaś konkretna data lub miejsce najbliższej walki? Jest tak, no dzisiaj rozmawiałem z menadżerem Piotrem Wernerem. Jest tam raczej chyba rozmowa na pierwszej gali w przyszłym roku. Raczej pierwsza gala w przyszłym roku będzie w styczniu, chyba 24 i prawdopodobnie no, wystąpię na tej gali. Gdzie to dokładnie się nie wiadomo, ale w styczniu no, wydaje mi się, że na ring po prostu, że powinienem w styczniu na ringu wystąpić. Czyli tak jak mówił Pan we wcześniejszych wywiadach, teraz Pan się skupia na robieniu siły i będzie Pan zaczynał tak powoli wchodzić, czyli takie krótsze, mniejsza ilość rund z słabszymi przeciwnikami, żeby się później pod koniec roku z kimś mocniejszym zmierzyć. Taki jest plan?
Powiem tak, jest plan, oczywiście, no, pod koniec roku to może nie, no zamierzam stoczyć oczywiście dwie słabsze walki, trzecie rundowe, żeby po prostu nie robić nic, nie tak jak robię do tej pory, na szybkiego, że po przerwie, po 6-8 miesiącach wracam na 10 rund. Chcę dwie walki sześciorundowe w przeciągu nawet 2-3 miesięcy zrobić i może już nawet do maja, czerwca jakąś zrobić walkę już 10-rundową. Teraz całkowicie poświęcam swój czas w Warszawie na budowanie siły, budowanie tam wszystkiego związanego z boksem, technikę, no i robienie dużych zmian, żeby wiadomo, no poprawić swój boks, wiadomo jak po prostu w przyszłości, żeby było po prostu najlepiej. Czyli jeżeli by przyszła propozycja stoczenia walki na Polsat Boxing Night, to pan póki co nie jest zbyt chętny, tylko chce pan powoli swoim trybem wchodzić w walce o kolejne cele? Tak, no Polsat Boxing Night jest raczej dość szybko i do tego czasu nie wydaje mi się, że byłbym w stanie po przerwie takiej przygotować się na te 10 rund. Jednak walki 10-rundowe no, wymagają naprawdę i bardzo ciężkich przygotowań i dużego tam zaplecza sparingu i walk przed, no, żeby po prostu dobrze występować. Nie chcę po prostu nic zrobić na wariata za szybko. Chcę zacząć, jak powiedziałem, spokojnie przyszły rok. Ostatnie pytanie. Teraz pojawiła się informacja o możliwej walce. Obie strony są zainteresowane. Mariusz Wach, Artur Szpilka. Jakby pan to widział, tą walkę? Kto byłby faworytem? Dopiero pierwszy raz słyszę taką rzecz. No w szoku. No myślałem, że Polsat gdzieś tam naciskany zimno Szpilka. Teraz jestem naprawdę w szoku, że taka rzecz dowiaduje się. Znaczy, wiadomo, ja za Arturem jestem całym sercem, z kim by nie walczył. To wspaniały sportowiec, super zawodnik, robiący bardzo dobre walki, dobre show, silny, dużo widzi, szybki. I w tej walce, wiadomo, Mariusz Wach jest bardzo dobrym zawodnikiem, jest bardzo dobrym, jest super zawodnikiem, ma super warunki, ale Artur, no, według mnie, byłby w tej walce dużo lepszy. Ma technikę, ma szybkość. Mariusz, wiadomo, jest niesamowicie odporny na ciosy. Taki zawodnik na świecie może jest 10 maksymalnie, on jest bardzo odporny, ale gdzieś w tym jego boksie, tej techniki, takiej szybkości, zwinności, jednak dalej tego nie zmienia, brakuje. A Artur z walki na walkę bardzo dużo zmienia i według mnie on byłby faworytem tej walki, no, chociaż walka byłaby no, bardzo ciężka. Mariusz ma bardzo ciężką rękę i silno potrafi uderzyć i ma duże doświadczenie. Jest bardzo dobrym zawodnikiem też. I to już wszystko na dzisiaj. Piszcie do nas, kogo chcielibyście zobaczyć w naszym programie i pamiętajcie, że widzimy się za tydzień. Cześć! In the back.